Powiedz mi, gdzie my dzisiaj jesteśmy? Na Kelpis. Jeszcze nie doszliśmy do Kelpis, ale tak. Właśnie. Będzie przed nami, będą przed nami Kelpis. Tak. A co to są te Kelpis, powiedz? Te to dwa koniki. Dwa koniki. Ale to są piękne lilie wodne. Wspaniałe. Co tam leży? Aha, kawałek patyka, okej. Piękne te lilie. Ciekawe, kiedy się rozwiną. Jak długo im to zajmuje, żeby się rozwinąć? To jest taki malutki rezerwat, się nazywa Frog Life. Można tutaj spotkać różne żabki i inne stworzątka. Wodne oczywiście. Ale pięknie słychać śpiew ptaków. Niestety mikrofon nam nawala. Właściwie to nie mikrofon nawala, tylko... Uważaj, ktoś jedzie. Nie mikrofon nawala, tylko nawala nasz styk. Good morning. Morning. Właśnie pan nam powiedział dzień dobry. Cztery rowery. Cztery rowery. One podkręcali. Właśnie, to jest droga na Kelpis, bardzo ładna. Po środku rezerwatu, słychać śpiew ptaków. Kaczuchy przyszły się przywitać. Dzień dobry, kaczuszki. Dzień dobry, kaczuszki. O, dużo! Dużo ich jest, one chyba głodne są. Tylko tyle, że tutaj wyraźnie jest napisane, że nie można ich karmić. Więc sorry, kaczuchy, ale musicie się obejść smakiem. 32 kaczki? 32 kaczki. 32 kaczki, no proszę. Pięknie tu jest. I tatarak jest, i są pałki na tataraku. Rzadko kiedy się to widzi. Nawet jedna kaczka to latała. Latała? One się pluskają w wodzie tutaj. Tak. Patrz. Nawet dwa to brązowe. To brązowe? To są tak zwane pałki. To się tak chyba nazywa. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. To jest prawda. To nie jest do picia. Skąd się to wzięło? Ale nie, to jest po prostu taka ozdoba. Czasem... Ale te konie to wąchają to. Nie, konie to nie przychodzą. Mówisz o Kelpis? Że Kelpis to wąchają? A to kto wie? No, nie wiem, co te Kelpis tam wygadują. Kelpis to tak naprawdę jest legenda. Chodźmy. To są postacie z legend szkockich. Albo postaci? Jak się mówi? Kelpis są stworzeniami wodnymi. Zawsze mieszkają i żyją gdzieś w pobliżu wody. I mimo, że tutaj są bardzo często odwiedzane, to tak naprawdę absolutnie nie są pozytywnymi postaciami. Morning. Bo robią ludziom krzywdę. Niestety. O, często... jakie długie rośliny. Bardzo wysoki ten tatarak jest. Co my tutaj mamy? Ptaszki, które można spotkać właśnie tutaj w tych wodach. Okej. Wszystkie te... Tam na górze? To jest... Nie wiem, co to jest. Weź ręczkę, bo nie widzę. Falcon. To jest jastrząb. To jest chyba kurka wodna. Coś, co my nazywamy kurka wodna. Nie. Tak, właśnie to. Moorhen. No, to kurka wodna. No, akurat pasuje, patrz. Robin.
to jest rodzaj wróbelka. To jest bardzo dużo rodzajów wróbelków. No, a ten? To jest sikorka. A po angielsku? Blue tit. Następny? Łabądź. Takie duże. Bardzo duże. A reszty to chyba nie znamy, bo ich jest tutaj bardzo dużo. Bardzo dużo. Chodźmy dalej. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa, robaczku. Coż my tu mówiliśmy o kelpis. Kelpis są stworzeniami, które strzegą wody. Są takimi strażnikami wody. I no. Zawsze żyją gdzieś w pobliżu wody. No i one piją wodę. Można je rozpoznać przy tym, że mają kopyta odwrócone. Mają w drugą stronę, tak jak... Jakby to określić. Jak koń stoi przodem i podwinie nogę, to ta noga podwija się do tyłu, a kelpis podwijają się do przodu. I to jest właśnie takie dziwne. Tak właśnie się odróżnia kelpis od konia. Morning. Wabią ludzi. Aha, jeszcze mają mniejsze uszy też. Tak, to też jest takie odróżniające je od normalnych koni. Więc kelpis różnią się od zwykłych koni i bardzo ważne jest, żeby je odróżniać, bo jak kogoś złapią, to koniec. Proszę bardzo, tu się wyłaniają kelpis. Kelpis to są stworzenia, które wabią ludzi, ludzie je dosiadają, a później nie mogą z nich zejść. I w taki oto sposób są przez kelpis topione. Mają też właściwości nadprzyrodzone, jak to się mówi. Czyli na przykład mogą rozciągnąć swój tułów. Co jest ciekawe. Mogą też przybierać różne postacie. Na przykład postaci rybaków, wróżek, albo młodzieńców. Ale dają się zdominować. Jak to się mówi, dają się zdominować tylko silnym charakterom, silnym osobom. Więc jak ktoś jest słaby, to lepiej, żeby nie podchodził. Ale mamy dzisiaj chmury piękne. A nasze kelpie się schowały. Dlatego też kelpie zbudowano tutaj przy kanałach. Tutaj oto mamy jeden kanał. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale to spojrzymy i się dowiemy. Ludzie mieszkają sobie na łodziach i pływają na przykład po całej Szkocji, po całej Wielkiej Brytanii. Tych kanałów niestety jest coraz mniej, ale te tutaj w Szkocji, w tej okolicy są bardzo dobrze utrzymane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Niedaleko stąd także jest taka fajna śluza, która się nazywa Falkirk Quill. Byliśmy tam, prawda? Przed nami widać już łódki, na których ludzie sobie pływają. Czasem nie mieszkają na nich, czasem po prostu... Czasem po prostu sobie pływają przez miesiąc albo dwa, jak mają wakacje. Ale muszę przyznać, że widoki mamy piękne. Proszę, widok na łódki. Takie łódki mają wszystko. Mają łazienkę, mają kuchnię, mają sypialnię, mają pokój dzienny. Tylko z tego, co wiem, to z łazienkami jest taki problem, że trzeba je opróżniać, bo tam jest zbiornik i to trochę kosztuje. Więc ludzie, jeżeli pływają na takich łódkach trochę dłużej, to zazwyczaj zatrzymują się tam, gdzie mogą skorzystać z publicznego prysznica. I tutaj takie prysznice są. A ta jest taka mała łódka. To jest mniejsza łódka, ale tutaj na takich też pływają, z tego co wiem, chociaż chyba rzadziej. Zresztą ta łódka wygląda trochę nieużywana. No. Nie jest zbyt czysta. Czasem ludzie na dachu mają na przykład ogródek. Mama. Słucham. To jest trochę dużo ludzi, wiesz? To jest
Tutaj mamy takie centrum odwiedzających. Fajne pamiątki, kawiarnia, oczywiście toalety. A tutaj są miniaturowe kelpis przed nami. One kiedyś stały przy Falkirk Quill. Teraz je przenieśli tutaj. Kelpis. Jakie wysokie są kelpis? 30 metrów każdy z nich ma. 30 metrów każdy ma. Mhm. Każdy ma 30 metrów. Tak. Zbudowano je w 2013 roku. Czyli ile lat temu? 10 lat temu. 10 lat temu. No, tak, tak. Jesienią, to prawie 10 lat. Prawie 10. A otwarto je w 2014 tak naprawdę. I zużyto 900 płytek stali nierdzewnej, żeby je wybudować. I każdy. Jest, ile każdy waży, jak myślisz? 10. 10? 10 czego? 10 koników. 10 koników waży, a to jest miara, tak? Nie, każdy z nich waży 300 ton. 300 ton. To jest tak dobre kilkanaście razy więcej niż ty ważysz. Albo kilkadziesiąt. Konstrukcja stalowa waży 1200 ton. 1200 ton. A dlaczego to wybudowano? Bo są z metalu. Bo są z metalu, to tyle ważą. Tak. Wybudowano je z inicjatywy rzeźbiarza szkockiego, który się nazywa Andy Scott. Jest on z Glasgow. Nie wiem, dlaczego tutaj coś nam napisał. Jest z Glasgow gość. I zdaje się uzbierał pieniądze 5 milionów funtów. 10 lat temu, pamiętajmy, to było dużo pieniędzy. Teraz też zresztą jest. I tak oto wybudował nasze kelpis. Zajęło mu 8,5 roku, żeby wszystko zorganizować. W sumie to chyba nie tylko jemu, z tego co wiem. Ale udało się. A tamta makieta, te dwie małe figury kelpis, które widzieliśmy przy wejściu do centrum turystów albo centrum odwiedzających, one zwiedziły świat tak naprawdę. To jest makieta zrobiona w skali 1 do 10 i była wystawiana w różnych miejscach w Szkocji oraz w Chicago i w Nowym Jorku. Tutaj udało nam się wejść za kulisy. Nawet nie wiedzieliśmy, że takie miejsce tutaj jest. Są miniatury różnych rzeczy. Tu Krystianek cały czas pokazuje na ekran, gdzie jest szybka demonstracja tego, jak budowali. W przyspieszonym tempie oczywiście. Tak właśnie powstało kelpis. Wszystkie płytki musiały być przytwierdzone. Trzeba przyznać, że zaprojektowanie takiego wielkiego konia, takiej figury, to jest dużo pracy. Mówi się, że to artysta i rzeźbiarz zrobił. Ale chyba coś więcej niż artysta, co? O, i pysk tutaj mu doczepili. I jest jeden, i jest drugi. Tutaj są kelpis zrobione z Lego, mówisz, tak? Zobacz, rzeczywiście to jest Lego. To jest Lego. Pięknie. Tutaj mamy miniatury Jezusa z Rio, Statua Wolności, tu jest Sfinx, tu jest Sfinx. Tutaj są oczywiście kelpis, widać, że kelpis w porównaniu do Sfinksa albo do Statuły Wolności nie są wielkie jakieś. 30 metrów to wystarczająco dużo. Tutaj mamy Anioł Północy.
Tak, to jest w Anglii, nawet nie słyszałam o tym. Rakotowy żołnierz z Chin. A tutaj jest pan z Wyspy Wielkanocnej i krzywa wieża w Pizie. I Budda z Hongkongu. Jak się dowiedzieliśmy z centrum dla odwiedzających z tego małego pokoiku, to ten po lewej ma na imię Duke i ma 26 metrów wysokości, a ten po prawej jak ma na imię? Baron. I on ma właśnie 30 metrów wysokości. Tak zwykle musi być ice cream van w takich miejscach, coffee van, chociaż nie jest van. Tam nowe się pojawiło, coś czerwonego. Hot dog van. Taki stylizowany na amerykański chyba. Albo na jakąś starą ciężarówkę. Citroen prawdopodobnie. Z taką różnicą, że to nie jeździ. To jest na lawecie. Tutaj tak za bardzo chyba nie widać, stąd opanie się teraz odsuną, więc może będzie widać. Tak, to jest laweta tak naprawdę. Tutaj widać z przodu zaczepkę. I to jest Citroen stary. Taś, 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 taś. To będzie pewnie mama. Uważaj, nie za blisko, bo ona będzie broniła swoich małych. A to być może tato. Pierwszy zje, nie? I tu są właśnie kelpis. Właśnie tak widać, że są w wodzie. Bardzo fajnie te kelpis widać z autostrady, jak się przejeżdża, zwłaszcza wieczorem, bo one są bardzo fajnie oświetlone, prawda? Na jakie kolory są oświetlane? Pomarańczowe i niebieskie, i czerwone, i białe. Zależy, nie wiem od czego, chyba od humoru kogoś, kto to prowadzi. Nie, Szkocja ma coś do tego, że jest dużo szkockich stworzeń mitycznych, które są w wodzie. Jest Nessie w jeziorze Loch Ness. Tutaj mamy kelpis. A myślę, że znalazłoby się jeszcze kilka. Tutaj są właśnie drzwi. Można wejść do środka, jeżeli są otwarte. Ale nie. Teraz niestety, chyba dawno nie było używane, bo trochę nie wygląda to zbyt dobrze. Jest mokro, jest porośnięte jakimś mechem i czymś jeszcze. Tutaj jest śluza. Są dwie śluzy. Tu w tym miejscu jest jedna. A tutaj jest druga. I jak ktoś chce tutaj zacumować, to sobie wpływa tędy. I proszę, cumuje. Tak jak te łódeczki. Na górze też są gniazda ptaków. Nie wiem, czy słychać. Ale pięknie ptaszki śpiewają tam w środku. To jeszcze echo niesie. Tutaj oto mamy marinę, a z tyłu te budyneczki, to jest kawiarnia, toalety i prysznice. Właśnie dla ludzi, którzy na nich mieszkają albo spędzają wakacje na takich łódkach.